2010-2020. Będziemy na ten temat rozmawiać i też tylko dodam, że pan profesor miał być naszym gościem w Gliwicach, ale z racji sytuacji, która panuje na chwilę obecną, jak pan profesor to określa, korona świrusa, nie możemy organizować zgromadzeń publicznych powyżej 2 osób, stąd też nasza wizyta u pana profesora, za co dziękujemy, za ten poświęcony czas Gliwickiemu Kluczowi Pobudki, jak i całej Pobudce. Panie profesorze, do rzeczy. Dziesięciolecie wydarzeń smoleńskich. Jak pan skomentuje to dziesięciolecie? Jak pan ocenia w ogóle te wydarzenia smoleńskie? Specjalnie pana prowokuję tym słowem wydarzenie. No, otóż z całą pewnością CIA, jak również ten Bundesnachrichten, ma filmy, co się działo z samolotami, szczególnie z tym samolotem 10 kwietnia. I te wszystkie dane z całą pewnością są i w NATO, i w Ameryce, czyli w USA, i również w Izraelu, czyli dane Mossadu.